Zwalnienie z WF-u w SROK. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Czesław Mozil. Po 20 latach walki o obywatelstwo Andrzej Gołota zostanie Amerykaninem. W Chicago? W Chicago. To potem będzie impreza w Kopernikus Center. Kopernik, byłeś tam? Byłeś, ja byłem! Ja tam byłem szturem, sztur prowadził imprezę. Ja tam byłem na premierze filmu. Kiedyś. Dominik zadzwonił specjalnie do Andrzeja, żeby mieć ekskluzywną wypowiedź, jak długo na to czekał i co to zmieni w jego życiu. Panie, panowie, prosimy nie regulować odbiorników. Po prostu wiesz, to jest życie. Czy każdy zasługuje na to? No nie wiem. To jest ciekawe pytanie. Chciałbym zawsze wykazać, że jestem trochę silniejszy, lepszy od nich, aniżeli trochę tak myślą. Że kiedyś w Rzeszowie tak szepleniłem na koncercie, jak pan Gołota teraz. Proszę państwa, brytyjski trener obudził się ze spiączki. Andrzej, jak słychać, ciągle w niej tkwi. Posłuchajcie, jak komentuje swoje amerykańskie obywatelstwo. Zawsze są jakieś wyzwania w życiu. Chciałem zobaczyć, czy się nadaje jeszcze do boksowania. Czy mogę boksować jeszcze. Po prostu zarabiam pieniędzy, ale... Mogę powiedzieć, ale jest inna sprawa też, ponieważ... Nie wiem, bez boksu, nie wiem. Dlaczego Gołota, co ma jakąś Amerykankę? Dlaczego nie chce wrócić do Polski? A co jest złego z Polską? Dlatego, że on jak przychodzi na granicę, to oni nie wiedzą, gdzie mu sprzedać bilet, bo nie rozumieją. Ale każdy może się nauczyć polskiego, zobacz mnie. No zobacz, 50 lat minęło, a Andrzej nija. Skoro. Zwolnienie z WF-ów.